Witamy Państwa serdecznie w czasie akcji Noc Księgarń 2021. To jest nasz debiut w tej akcji, dlatego cieszymy się, że w tym debiucie towarzyszy nam wyjątkowa osoba, wyjątkowe osoby, powiem nawet w liczbie mnogiej. Z jednej strony jest z nami ksiądz prałat Teodor Suchoń, a z drugiej strony obecna tutaj w swoich relikwiach, ale też wierząc w obcowanie święty, wiemy, że jesteśmy przekonani, że niewidzialnie także tutaj z nami święta Teresa, główna bohaterka dzisiejszego spotkania, święta Teresa od Dzieciątka Jezus, ale mamy też ze sobą przywiezione przez księdza Teodora relikwie jej świętych rodziców, Ludwika i Zeli Martę. To jest taki czas, październik to jest jeszcze taki czas teresowy, że tak powiem, bo pierwszy, ona otwiera ten miesiąc swoim wspomnieniem liturgicznym 1 października, ale sierpień, kiedy ukazała się książka, o której nasza rozmowa też będzie dotyczyła, czyli 100 uśmiechów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ukazała się w sierpniu, w miesiącu, w którym obchodziliśmy, wspominaliśmy setną rocznicę ogłoszenia dekretu o heroiczności i cnót. A też przed nami tydzień misyjny. Teresa jest patronką misji, więc jakoś tak wszystko nam się to ładnie, spójnie ze sobą układa. Chciałam zacząć od tego, od pewnego pytania, zadam je za chwilę, bo ten dzień 22 października łączy nam się bardzo ciekawie także z wątkiem, który się pojawia w książce, ze spotkaniem dwojga wielkich świętych, to znaczy Teresy, która dzisiaj będzie tą główną bohaterką, jak już wspomniałam, ale też dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć parę zdań o tej ich relacji? Bo to jest z jednej strony relacja taka ich osobista, ale też pewna historia ich rodzin, które się jakoś ze sobą tak pięknie łączą. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Oczywiście na początku powiem, że wszyscy papieże od papieża Piusa X mieli bardzo ciepłe relacje ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Także ostatni papież, Franciszek, wracając z Brazylii, ze Światowych Dni Młodzieży, wspomniał o tym, kiedy go pytano, co nosi w tej teczce. Powiedział, no oczywiście, brewiarz, przyrządy do golenia i dzieje duszy. To rzeczywiście ważne stwierdzenie. Natomiast święty Jan Paweł II, pierwszy raz będąc we Francji w 1980 roku, był także w Lisieux. Powiem krótko, że w tym pięknym, niesamowitym przemówieniu do sióstr karmelitanek w Lisieux, między innymi mówił, że świętość to coś takiego, co nigdy człowieka nie postarza. Jeśli chcesz być młodym, bądź zawsze świętym. I to rzeczywiście wskazówka aktualna. I dzisiaj przypominamy to sobie, bo obaj, święta Teresa od Dzieciątka Jezus i święty Jan Paweł II, którego znamy osobiście, mieli to właśnie wspólnego, dążenie do świętości. Święta Teresa na tyle lat przed Soborem Watykańskim II odkryła prawdę, że każdy jest powołany do świętości. W jej czasach to wcale nie były popularne myśli, bo święty był wyobrażany jako człowiek, który pości, który się umartwia, biczuje, a Teresa odkryła właśnie, że świętość to przede wszystkim kompletne, całkowite zaufanie do Boga, do Jezusa Chrystusa. O tej młodości ksiądz powiedział, ja chciałabym ten wątek troszeczkę pociągnąć dalej, w takim sensie, że
Z jednej strony, jak ksiądz wspomniał, Teresa była taką świętą z jednej strony na swoje czasy, na czasy, w których panowała doktryna także jansenizmu, podkreślająca sprawiedliwość Boga, takie przekonania o ludzkiej słabości, grzeszności. Ona na pewno wiele osób miała tendencję do tego, żeby gasić w jakichś takich wielkich pragnieniach. Teresa wydaje się na te swoje czasy, w których żyła, pod tym względem ogromnie nowatorska, bo właśnie podkreślała, jeżeli już mówiła o sprawiedliwości, to mówiła, że tak, jest Bóg sprawiedliwy, ale to wynika z miłości, z Jego miłosierdzia, bo On nas mierzy sprawiedliwą miarą, ale widzi nas w całości, z naszymi słabościami, więc to nie jest jakaś bezduszna sprawiedliwość, tylko taka sprawiedliwość, która nas ocenia w najbardziej właściwy sposób, jaki tylko można, bo zwykle siebie oceniamy właśnie jakoś wartościując kogoś, sądząc, a Bóg patrzy na nas w prawdzie, takim, jakim jesteśmy. Ale czy święta Teresa w tym sensie jest aktualna także dzisiaj, kiedy już jansenizm nie jest tą dominującą doktryną, kiedy żyjemy w czasach, w których właśnie podkreśla się za świętą Faustyną, także, która przypomniała tą prawdę w XX wieku szczególnie, o miłosierdziu Bożym. Czy święta Teresa jest jeszcze aktualna, czy ma coś do powiedzenia współczesnemu człowiekowi, współczesnym wierzącym także w Chrystusa? Oczywiście Teresa jest aktualna we wszystkich ludzkich problemach, które dzisiaj tak szczególnie się nasilają. A więc Teresa jest aktualna, gdy chodzi o problem właśnie grzechu. I Teresa mówi w tym momencie, nie umniejszając swojej grzeszności, chociaż, jak pisze spowiednik, powiedział jej, wysłuchując pierwszej spowiedzi, że nigdy nie zgrzeszyła, to nie umniejszając swojej grzeszności, Teresa wskazuje, że całą tą grzeszność, każdy grzech, gdyby nawet popełniła wszystkie grzechy świata, to jeszcze będzie ufać Jezusowi. Jezusowi. I to jest istotne, że Jezus jest Zbawicielem. I jeśli zaufamy Mu, to On weźmie na siebie nasze osobiste grzechy i pozwoli nam zmartwychwstać z tego wszystkiego. A więc Teresa pokazuje właśnie Jezusa, często dodaje mu, przyznaje mu cechy dobrego ojca z przypowieści o Samarytaninie. Ten Jezus, który przygarnia wszystkich. Problem grzechu zauważyła Teresa już mając 14 lat, kiedy spotkała się właśnie z mordercą, czy poznała zbrodnię Henri Pranciniego, który został skazany na śmierć, który nie chciał przyznać się do winy, który nie żałował. I ona wtedy podjęła za niego ogromną modlitwę. Dała nam mszę świętą i trochę zaszantażowała Pana Jezusa. Panie Jezu, daj mi znak, że miła Ci jest moja modlitwa za tego człowieka. I tak jak się umiła z Jezusem, tak otrzymała ten znak właśnie dzień po wyroku, po wykonaniu wyroku śmierci. Przeczytała, że przed śmiercią, zanim położył głowę na szafocie, to poprosił o krzyż, który trzykrotnie ucałował. A więc problem grzechu, który dzisiaj się tak bardzo nasila. My chętnie potępiamy grzeszników, widzimy ten grzech. Teresa mówi, nie potępić. Teresa mówi, ja będę siadać za stołem grzeszników, żeby mogli w ostatnim momencie, mogli jeszcze właśnie doświadczyć miłosierdzia Bożego. A więc to jest problem grzechu. Teresa żali się, bo żali się jej mistrz, jej Jezus kochany, że ludzie nie chcą być kochani. Ludzie mówi, pozwólcie, by Jezus was kochał. Zaryzykujcie, ale tu wielkiego ryzyka nie ma. A więc pozwólmy się kochać Jezusowi. Dalej Teresa aktualna jest na przykład w temacie cierpienia.
dzisiaj jakże wielu cierpi, jakże wielu cierpi. Teresa w akcie miłosierdzia, który przeżyła 9 czerwca 1895 roku w niedzielę Trójcy Świętej, podczas mszy świętej, gdy miłość Boża ją ogarnęła, Teresa oddaje się Jezusowi Miłosiernemu w akcie ofiarowania się. Gotowa jest na wszystko. Warto przeczytać ten akt ofiarowania się miłości miłosiernej. Gotowa jest na wszystko. A jednak w tych ostatnich 18 miesiącach, kiedy już mocno cierpi, kiedy przeżywa noc ducha i noc ciała, kiedy wydaje się, że szatan mówi: głupia, nie wiesz, nie ma nieba, nie ma, ja jestem tylko rzeczywistością. Teresa, gdy tak mocno cierpi, szczególnie w ostatnich tygodniach, gdy umiera na gruźlicę płuc, Teresa mówi: nie wiedziałam, że tak można cierpieć z miłości, ale dla Jezusa wszystko. Nieważne jest cierpienie. Cierpienie mnie łączy z Jezusem. I dzisiaj, kiedy tego cierpienia mamy tak dużo, warto popatrzeć, jak Teresa, na tą twarz Jezusa Miłosiernego. W jednym z listów do swojej siostry pisze: podnieś oczy i zobacz, jak twarz Jezusa jest twarzą kochającą. A zatem i problem cierpienia. Teraz również, jak już mówimy o cierpieniu, to mówimy też o umieraniu. To jest dopiero temat. Teresa urodziła się 2 stycznia 1873 roku. Umiera, mając 24 lata i 8 miesięcy, 9 miesięcy, 30 września 1897 roku. Umiera. Czy nie było jej żal tak wcześnie umierać? To doświadczenie Teresy jest również bardzo tutaj ważne. Odkrywa taką powszechnie znaną prawdę, ale ona to wyraża w słowach do księdza Maurycego Belliera, swojego duchowego brata, kapłana: ja nie umieram, ale wchodzę w życie. Ja nie umieram, ale wchodzę w życie. To doświadczenie takiego odchodzenia z tego świata, to doświadczenie też brała stąd, że jej czworo rodzeństwa, dwóch braci i dwie siostry, umarli bardzo wcześnie, jako kilkumiesięczne dzieci. Jedynie Helenka miała 4,5 roku, ale ona doświadczała ich pomocy. Ona wchodziła w śmierć, czyli w życie, jak do kogoś znajomego. Dla nich był to ktoś, kto czekał na nich. Poza tym tak samo mama, która umarła, gdy Teresa ma 4,5 roku. Teresa, taka dziwna sytuacja jest. Teresa w pewnym momencie mówi mamie: mamusiu, ja chcę, żebyś ty umarła. Mama zaskoczona: co ty mówisz, dziecko? No tak, przecież powiedziałaś, żeby być świętym, to trzeba umrzeć. A ja wiem, że ty jesteś święta. Więc to doświadczenie śmierci przeżywanej jako wejście w życie jest też dzisiaj bardzo, bardzo aktualne, potrzebne. Wchodzę w życie. Każdy temat, szczególnie tej małej drogi, jest dzisiaj bardzo ważny, ponieważ wszyscy chcą być na pierwszym miejscu. Nikt nie chce służyć. A Teresa w swojej małej drodze pokazuje ten szlak, że kochaj i wszystko rób z miłością. Kochaj i dawaj samego siebie w każdej rzeczy, w każdej sytuacji. I kiedyś mówiła tak, że kochać to znaczy dać wszystko i
dać samego siebie. To jest zaskakujące. Ta mała droga polega więc na takiej całkowitej ufności i miłości. W czasie pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki świętej Teresy w jej relikwiach do Polski, ta peregrynacja trwała od 1 maja do 15 sierpnia 2005 roku, śpiewano taki hymn, którego refren właśnie mniej więcej brzmi tak: z ufnością i miłością idziemy do Ciebie, Panie, nie pragnąc niczego więcej, tylko Twojej chwały. A więc na ustach zawsze, zawsze Jezus, Jezus, który przeżywany jest jako Słowo. To też bardzo nauka wielka dla nas księży. Co to jest Słowo Boże? Teresa uczy nas kapłanów. Słowo Boże to Jezus. Tak dosłownie, Jezus, Słowo stało się ciałem. A zatem Teresa jest aktualna względem każdego pokolenia, względem ludzi każdego stanu, względem rodziców, względem kapłanów, sióstr zakonnych i tak dalej. Oczywiście Teresa zostaje kanonizowana 17 maja 1925 roku. Niektórzy mówili w ten sposób: no tak, Teresa święta, ale czemu święci rodzice? Na pewno, jak to już wypada, żeby byli również święci rodzice. Nie, nie byłoby świętej Teresy, gdyby wpierw nie było świętych rodziców. I tutaj mamy już taką wskazówkę, takie pokazanie, możemy to ująć hasłem: święci rodzice, święte dzieci. I tutaj też właśnie apel, aktualność rodziny Martę. To pierwszy przypadek będzie w historii Kościoła, że 4 osoby z 11-osobowej rodziny, licząc wszystkich, 4 osoby będą na ołtarzach. Za nami wizerunek całej rodziny Martę, włącznie z tymi maleństwami, o których ksiądz już wspomniał, że zmarły w bardzo wczesnym wieku. Z jednej strony rysuje nam się wizja takiej rodziny, na której możemy się wzorować, ale z drugiej strony, czy nie aż, przepraszam za wyrażenie, za bardzo doskonałej, czy trochę niedoścignionej? I tutaj chciałam nawiązać do tej osoby, do siostry, do córki, chodzi mi o Leonię, bo ona jest takim specyficznym przykładem, że w tej rodzinie, którą postrzegamy jako świętą, jako doskonałą, jako wzór pewnych cnót rodzinnych, no właśnie ona się trochę w pewnym momencie z tej takiej idealności wybiła. Jak mógłby ksiądz opowiedzieć o jej historii, o tym, czego także przez to może nauczyć współczesnych rodzin? W jakim sensie może być takim pocieszeniem czy nadzieją dla rodzin, które się zmagają z różnymi kłopotami? To znaczy, rodzina Martę, Zélie Guérin i Ludwika Martę, bo takie jest ich rodowe nazwisko, nie była rodziną bezproblemową. Ona w tym czasie, bardzo nowoczesna, bizneswoman, przecież była, jak wiemy, była pracodawczynią, prowadziła warsztat koronczarski, to Alençon to wtedy takie centrum koronki, bardzo modnej wtedy, która to koronka wymagała ogromnej pracy. Zélie zmagała się z 20 pracownicami, które wykonywały te części koronki. Miała więc problem, jak zawsze, z każdym robotnikiem, problem uczciwości, problem pracy, solidności, problem płacy, problem zachorowań i tak dalej. I ona to wszystko potrafiła rozwiązywać. On, Ludwik Martę, no właśnie, też był biznesmen i miał warsztat zegarmistrzowski, jubilerski, miał go w Alençon przed kościołem,
proboszcz tamtej parafii nawet zezwolił mu na otwarcie na kilka godzin w niedzielę przed południem tego warsztatu, czego nigdy nie zrobił, ale równocześnie wszyscy, którzy mieli zegarek z warsztatu pana Martę, mówili, no był tyle warty, co dzisiaj szwajcarskie zegarki, ale oni mówili, że wchodząc do zakładu pana Martę, czuli, że byli jak w kaplicy, on promieniował. A więc ten fundament małżeństwa Martę był bardzo mocny, nie wspominając już o tym, że na samym początku, w bardzo młodym wieku, ona chciała służyć bliźnim w zakonie, on też na przełęczy świętego Bernarda w Alpach. Nie zostali jednak przyjęci i poszli swoją drogą, nie obrażając się na Pana Boga. A kiedy pracowali, trzeba podkreślić, że uczestniczyli już o 17:30 codziennie we mszy świętej. Sąsiedzi nawet mówili, wspominali, kiedy słyszeli zamykające się drzwi, Państwo Martę wychodzą do kościoła na mszę. Była to msza dla ubogich i dla robotników. I w takiej to rodzinie po prawie roku od ślubu przychodzą na świat dzieci. Przychodzą na świat dzieci i rodzi się ich 9. Ale przy czym trzeba pamiętać, że wtedy 30% dzieci francuskich umierało w bardzo młodym wieku. A więc oni też doświadczali tego, że jedne dzieci się rodziły, a drugie umierały. A więc to był wielki, wielki problem. Ponadto, ponieważ oni byli bogatą rodziną, nie byli biedną rodziną, to mieli służącą. I w pewnym etapie właśnie Leonia, ta trzecia córka, weszła w takie niedobre kontakty ze swoją służącą, ze służącą. Ona ją buntowała. Rodzice nie zauważali tego najpierw, ale widzieli, że coś się dzieje z dzieckiem. I kiedy to odkryli, od razu przecięli ten węzeł, a mama Zelia zawsze pisze w swoich listach potem do starszych córek, biedna Leonia. Nawet życie poświęciła, modląc się przy końcu już życia w Lourdes o swoje nawrócenie, ale potem zmieniła intencję i mówi, że właśnie o nawrócenie Leonii. I o dziwo, ta właśnie Leonia, to biedne dziecko, znalazła drogę. 3 razy próbowała wstąpić do klasztoru, za trzecim razem została wizytką w Caen. I to, jak mówi ta książka, właśnie książka poświęcona Leonii, mówi ta książka, że ona najwierniej zrealizowała małą drogę, czyli duchowość świętej Teresy. Zresztą przyjęła imię w klasztorze, przyjęła imię Franciszki Teresy. I ta oto właśnie Leonia jest już po procesie informacyjnym, proces został ukończony, czekamy tylko na cud za jej wstawiennictwem. A więc Leonia, kiedy byłem w Caen, Leonia, na jej grobie było mnóstwo listów, które były prośby do wizytek, aby modliły się za wstawiennictwem tej właśnie Leonii, w intencji matek, które pogubiły swoje dzieci. I ona jest, jak mówią, skuteczna. Ona jest skuteczna. A więc taki pierwszy przypadek będzie, kiedy 4 członków rodziny właśnie będzie na ołtarzach. Jest niesamowite. Ale to, co powiedziałem, pokazuje, że rodzina Martę, która żyła w XIX wieku, jest na wskroś nowoczesną rodziną na XXI wiek. Czyż nie spotykamy w tych naszych dzisiaj rodzinach tych samych problemów, tych samych z dziećmi, z pracą, z cierpieniem, z umieraniem, a przecież też z jakąś radością,
bo rodzina Martę jest rodziną bardzo, bardzo radosną. Można to zobaczyć. Ta radość ma swoje źródło w odpowiedzialności za miłość swoją, za małżeństwo swoje. Zresztą trzeba tu koniecznie powiedzieć, bo to jest takie fascynujące. Ludwik i Zelia Martę znali się tylko 3 miesiące, tak chodząc, jak to się dzisiaj mówi, ze sobą. Zelia pisze w korespondencji rodzinnej, tutaj mam wydane listy rodzinne, w swojej korespondencji pisze, że kiedy spotykali się pierwszy raz na moście w Alençon, wówczas usłyszała głos w sercu: to jest ten, dla ciebie go przygotowałem. I po 3 miesiącach się pobrali. I ślub odbył się 12 lipca w ratuszu miejskim, bo śluby cywilne nakazał już Napoleon, ale o północy od razu zaczęła się liturgia w kościele Notre Dame, parafialnym kościele. Niektórzy pytają, no dlaczego? Dlaczego? Nie było to ponoć tak nadzwyczajne, ale oni mieli niezwykły motyw, dlatego że dwie najważniejsze tajemnice naszej wiary, chrześcijaństwa, odbyły się w nocy. Jezus w sposób, jako Bóg, człowiek, w sposób widoczny, widzialny, wszedł w historię ludzkości. Można go było dotknąć, posłuchać. I Jezus jako człowiek i Bóg zmartwychwstał i też go można było spotkać. Właśnie uczniowie go spotykali w konkretnej sytuacji. I oni jako ludzie pełni wiary, i to takiej wiary, jaką miała Teresa, która polegała na zaufaniu, oni jako ludzie wiary wiedzieli, że dzisiaj, że może wejść w taki sam sposób widzialny, skuteczny w życie ich małżeństwa właśnie w sakramencie. Dlatego niezwykle ważne jest odkrywanie sakramentu małżeństwa też na podstawie właśnie tego sakramentu małżeństwa Ludwika i Zeli Martę. Jezus wchodzi, jest obecny, kiedy my go przyjmujemy, ale oni rzeczywiście go chcieli przyjąć. Już ksiądz zaprezentował nam kilka książek związanych ze świętą Teresą. Na rynku tych pozycji rzeczywiście nie brakuje. Teresa stanowi wciąż niesamowitą inspirację dla tych, którzy piszą o niej, dla tych, którzy ją lubią czytać, też jej dzieła, przede wszystkim Dzieje duszy. Ale ja chciałabym się teraz skupić na książce, którą ksiądz napisał i zechciał wydać w Księgarni Świętego Jacka. Czyli 100 uśmiechów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. I o Teresie tutaj przeczytamy, i o jej rodzicach, i o Leonii, ale jak mógłby nam ksiądz przybliżyć, w jaki sposób ona powstawała, bo wiem, że to nie jest owoc krótkiego czasu, ale że to jest dzieło pracy wielu lat. Jak powstawała, co ją wyróżnia, dla kogo może być propozycją właśnie ta publikacja? To znaczy, kiedy zostałem proboszczem w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w Rybniku Chwałowicach, postawimy sobie takie pierwsze pytanie. Szczególnie spotykając się moim wzrokiem ze wzrokiem Teresy z obrazu. Co chcesz ode mnie? Powiem tak troszeczkę żartobliwie. Co mam z tobą, kobieto, robić? Piękna kobieto z krzyżem i kwiatami na rękach. I wtedy pomyślałem, że najpierw trzeba jej dać godne miejsce w kościele, bo była w przedsionku, a potem pomyślałem, że to wierni parafii, którzy od 1 sierpnia 1925 roku są pod jej patronatem, żeby wierni tej naszej parafii wiedzieli więcej o swojej świętej patronce, a wiedząc więcej, chociażby tylko te rzeczy, które ja tutaj skrótowo przedstawiłem, żeby mogli wchodzić do tego źródła wiedzy.
Teresa jest doktorem Kościoła od 19 października 1997 roku. Ona posiadła, jak papież mówił, Jan Paweł II, Scientia Amoris, wiedzę o miłości. A więc, żeby również parafianie mogli wchodzić do tego źródła miłości i odkrywając ją, no, współpracować z nią. I tak współpracując również od razu, bo to ważne, z miejscem, gdzie żyła Teresa, z Lisieux, znajdowałem wiele, wiele sił, ale też wiele mądrości z różnych książek, które tam wtedy mogłem nabywać, z miesięczników Thérèse de Lisieux, które już od 1925 roku, tego miesięcznika, który tam wychodzi. I postanowiłem najpierw sam wiedzieć więcej o świętej Teresie, wiedzieć więcej i tak jak ona mówiła do jednego ze swoich braci duchowych, jestem twoją siostrą, twoją przyjaciółką, chciałem być też jej przyjacielem. I ona mi to rzeczywiście umożliwiała. Przez 27 lat, więc pisałem różne tajemnice, odkrywałem różne tajemnice świętej Teresy i to zarówno na okresy liturgiczne, na Boże Narodzenie, na Wielki Post, na Wielkanoc, a także na wakacje. Ona pozwoliła odkrywać mi piękno świata, bo była bardzo wrażliwa. Ona pozwoliła też budziła nadzieję. No, czego chcesz w życiu? Co jest najważniejsze? Najważniejszy właśnie jest Jezus Chrystus, by On był właśnie twoim przyjacielem. Odkrywając, że miała przyjaciół kapłanów, też mogłem tej mądrości jej doświadczyć. W tych ostatnich, w tej korespondencji do kapłanów, gdy piszę 17 listów do tych dwóch swoich duchowych braci, odkrywałem niesamowitą duchową mądrość. Zarówno dla siebie, jak i dla słuchaczy, dla ludzi, o których głosiłem kazanie, nie? Koncentrując się chociażby na przykład na takiej postawie. Teresa mówiła, ja jestem no niczym, jestem zerem, ale jeśli przed zerem postawię jedynkę, czyli Jezusa, to już jestem kimś. Więc tej mądrości Teresa uczyła mnie bardzo wiele. I właśnie te takie rozważania ukazujące się w naszej parafialnej gazecie W sercu Kościoła pod hasłem Bliżej naszej świętej mogłem zebrać, bo właśnie zostały w komputerze, mogłem zebrać i Państwo, Księgarnia Świętego Jacka zechciała mi ją wydać. 100 uśmiechów Teresy. Dlaczego? Świadkowie mówią tak, że Teresa była zawsze uśmiechnięta, zawsze. Wobec każdego, w każdej sytuacji była uśmiechnięta i tym uśmiechem serdecznym bardzo mądra. Ale tych kilkadziesiąt zdjęć, które istnieją, bo siostra Celina, rodzona siostra Celina, w domu i potem w klasztorze miała aparat fotograficzny. Ona się tym fascynowała, robiła zdjęcia. Ale Teresa na żadnym zdjęciu nie jest uśmiechnięta, dlatego że to technika. Po prostu trzeba było wtedy 8 sekund być w bezruchu, żeby wyszło zdjęcie nieporuszone. Więc te 100 uśmiechów to trzeba pomnożyć przez kilka razy, czy kilkaset razy, no i wtedy czytając te rozważania, no dowiemy się o wiele więcej, dowiemy się, czy jej mądrość będzie mogła także przeniknąć naszą głowę i nasze serce. Bardzo dziękuję, księże Teodorze. Wspomniał ksiądz o tym, że noc wbrew pozorom może być owocna i w historii naszego zbawienia, i w historii rodziny Martę. Noc to jest dla wielu osób też taki czas na czytanie, taki ulubiony i wyjątkowy.
W tę Noc Księgarń tegoroczną życzymy, aby wziąć do ręki także tę książkę 100 uśmiechów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i zobaczyć może o jeszcze jeden, o jeszcze jeden, o jeszcze kolejny uśmiech więcej. Ten uśmiech, którym Teresa uśmiecha się do każdego z nas, bo jak wspomniał ksiądz Teodor, chce być siostrą i przyjaciółką każdego z nas. Także dzisiaj, w XXI wieku. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.